Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam na Get Ready With Me. Ogarniamy się. Stwierdziłam, słuchajcie, taki mam plan od wczoraj, że będę codziennie witać się z wami na YouTubie i robić takie krótkie filmiki poruszając różne tematy, które chodzą mi po głowie. Tak po prostu, jakbym dzwoniła do mojej najlepszej przyjaciółki na FaceTime'ie. Pierwsze, co muszę zrobić, to ogarnąć swoją głowę i ogarnąć swoje włosy i moją twarz, ponieważ ostatnio nie jest z nią za dobrze. Nałożę sobie za chwilkę pady pod oczy. Wczoraj też miałam średni dzień, ale to nic. Dzisiaj to uratujemy. Też miałam ostatnio problemy i strasznie z tego powodu, że miałam dużo ciśnienia we mojej twarzy, krwi. To słuchajcie, wszędzie wysypało mnie takimi czerwonymi kropeczkami. Nie wiem, czy kiedyś mieliście coś takiego. Ja normalnie mam piegi po całej twarzy, także no nie jest za przyjemnie. Ale to kilka dni i będzie idealnie. Moje ulubione serduszka. Jejku, tak polubiłam. Nie wiedziałam, że aż tak polubię te pady. Kiedyś, wiecie co robiłam? Z ręczników. Sama sobie robiłam coś takiego, jak byłam w mojej fazie eko. No, byłam właśnie w takiej mojej fazie i wszystko starałam się mieć bez plastiku. Robiłam sobie właśnie waciki ze starych ręczników, takich na przykład, których nie chciałam już używać, albo były no już takie niezbyt ładne i eleganckie. No to je wzięłam i robiłam sobie takie właśnie okrągłe pady do twarzy. I w sumie działało tak samo, ale te są milsze, bo one są takie mięciuście, jak taki misiu. Także fajniejsze. Będę wam mówiła wszystko ogólnie, co teraz robię, co nakładam, bo inaczej Get Ready With Me nie miałoby sensu. Także używam teraz tonik Bielenda Supreme Lab. Ja go wam pokazywałam ostatnio i naprawdę jest mega spoko. Jest taki nawilżający i otulający, ponieważ ostatnio miałam bardziej na bazie kwasów i był takim oczyszczającym tonikiem, a ten, szczególnie teraz jak moja skóra właśnie potrzebuje takiego nawilżenia, otulenia i bardziej zabezpieczenia, to on jest idealny. Ma w sobie aloes, kurkumę. Coś jeszcze masz? Niacynamid. Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, arganina PCA. Ale mega polecam i pięknie pachnie, naprawdę. Taki bardzo lubię produkty z Supreme Lab, szczególnie właśnie Supreme Lab. No, a dzisiaj słuchajcie, chciałam pogadać o tym, że mam w ogóle taką listę. I ja kiedyś wam o tej liście mówiłam w jednym z vlogów, gdzieś tutaj podlinkuję. Tam jest cała lista różnych punktów, które sobie mówię, kiedy właśnie mam gorszy czas. No i teraz taki czas myślę, że jest. I tam właśnie każdy punkt omawiałam z osobna, a teraz chciałam zrobić na jeden punkt jeden odcinek, ale jeszcze chciałam poruszyć jeden temat, ponieważ dzisiaj rano obejrzałam sobie jeden filmik, w sensie filmik, taki materiał bardziej, na temat influencerów, których czasami oglądam. Nie to, że są moimi ulubionymi influencerami, ale czasami ich tam gdzieś oglądałam. I powiem wam, że jestem w szoku. Jestem po prostu w szoku, jak ludzie manipulują albo jak kłamią i zastanawiam się po co. W sensie, no po co? Mam na myśli to, że udają kogoś, kim tak naprawdę nie są, bo nie wiem, czy to w ogóle coś zmieniłoby, gdybym ja teraz udawała, że mieszkam w o wiele lepszym mieszkaniu albo że jestem kimś, kim tak naprawdę nie jestem. I właśnie to mnie tak zastanawia, skąd ludzie mają taką potrzebę, żeby pokazywać innym, jak wysoko postawieni nie są, kiedy tak naprawdę no, są takimi, no nie wiem, no, taką normalną, średnią klasą. No i bardzo mnie to zastanawia, skąd w człowieku jest taka chęć pokazywania innej osoby swojej w internecie. Te płatki trzeba tak blisko skóry, bo one muszą właśnie o tutaj być. I wiecie, co czasami robię? Nakładam je w drugą stronę. I szczególnie jak są te płatki materiałowe, bo czasami miałam takie tylko bardziej z materiału, i nakładałam je tak jakby później na powiekę. I to też super działa, więc może sobie tak zrobię, chociaż nie wiem, czy zadziała, jak będę do was mówiła, czy to zadziała w ogóle. Ale no nic, w każdym razie
Wracając do tematu, ponieważ dzisiejszy temat chciałam poruszyć o tym, że jesteśmy wystarczający. I jak obejrzałam ten filmik, ja wiem, że ja nie powinnam oglądać takich filmików z rana i to nie jest zdrowe i w ogóle taka rutyna trochę średnia, żeby oglądać coś takiego z rana, samo jak się stanie, to powinnam, nie wiem, medytację sobie włączyć. Czasami tak robię, naprawdę, i to jest super. Może sobie później też włączę. Też Wam polecam. Są takie filmiki na YouTubie o różnych wibracjach, na różny stan. Ja wiem, że to w ogóle nie trzeba w to wierzyć, prawda? Bo tam na przykład są na, nie wiem, dobrą afirmację, muzyka, albo na wyciszenie, na relaks. I ja sobie przed snem włączyłam ostatnio na dobry sen. Jezu, ja od razu zasypiam po prostu przy tej muzyce. Nie wiem dlaczego, ja nienawidzę jak coś, mam zatyczki do uszu. Ja naprawdę nie lubię jak coś gra albo jakieś odgłosy w nocy. A to jak sobie włączyłam, to ja tak od razu zasnęłam. No, więc czasami sobie słucham i mi zjeżdża, widzicie, ten pan, muszę tak, o, tak do was mówić, żeby to się trzymało, albo musi się po prostu dobrze zassać. No, w każdym razie, wracając do tematu, o tym, że nie powinnam oglądać takich rzeczy z samego rana, ale bardzo mnie to ciekawiło, bo w sumie nie miałam co obejrzeć, a ja bardzo lubię, jak coś jednak w tym tle mi leci i bardzo mnie to zaciekawiło, no bo tak jak mówię, znam te osoby w internecie, nie znam ich naprawdę, ale znam w internecie. No i czasami oglądam i właśnie jak sobie obejrzałam to wszystko, no to tak, taki mnie smutek wziął, bo w sumie, wiecie, nie byłam świadoma niektórych rzeczy, bo nie oglądam aż tak, żebym śledziła wszystko dosłownie. Wydaje mi się, że jest taka presja w internecie, dlatego że oglądamy inne osoby może, którym zazdrościmy albo chcielibyśmy być na ich pozycji, że dochodzimy do tego, żeby tak jakby robić fake it till you make it i może to jest coś w tym stylu, no ale żeby aż tak fake it, no to moim zdaniem to nie tak powinno działać, w sensie można trochę tak, wiecie, samego siebie, ale w tej zasadzie nie chodzi o to, żeby oszukiwać ludzi, żeby oni w to uwierzyli i żeby potem to się okazało prawdą, no bo to nie będzie prawdą, w sensie, no nie na tej zasadzie, moim zdaniem jest to fake it till you make it. Może bardziej na tej zasadzie, że na przykład, nie wiem, jak chcemy zacząć biegać, no to chociaż wychodzimy pochodzić i w końcu zaczniemy biegać, no bo już wychodzimy, no to już biegniemy, no i za miesiąc, no to już będziemy biec. Ale żeby tak kreować swoją osobę w internecie, na taką, która w ogóle no nie ma nic z rzeczywistością, to wydaje mi się, że jest to trochę smutne i nie wiem właśnie skąd jest taka potrzeba. No ale tak jak mówię, wydaje mi się, że stąd, że mamy duże aspiracje na to, że może być coś lepszego, albo że gdzieś tam będzie nam lepiej, albo po prostu, że jesteśmy niewystarczająco dobrzy. Wiecie co? Trudno. Chyba użyję prostownicy. Ale na małej ciepłości. Także luzik. No więc, bycie niewystarczająco dobrym. Ja też tak czasem mam, że czuję się niewystarczająco dobra, ale to dlatego, że na przykład nie wiem, jakoś tak dużo rzeczy mi nie wychodzi, albo coś w tym stylu, ale nie dlatego, że chcę komuś zaimponować. Myślę, że i tak to wszystko ma jakieś podłoże po prostu, słuchajcie, z dzieciństwa. Tak mi się przynajmniej wydaje, że z reguły jest tak, że jak czujemy się niewystarczająco dobrzy, no to gdzieś tam właśnie w tym dzieciństwie nie byliśmy aż tak może chwaleni za coś, albo nie byliśmy zapewniani, że jesteśmy tacy, jak jesteśmy, jesteśmy po prostu okej. I tutaj właśnie nie powinno być takich wymówek, ale ja wiem z mojego doświadczenia, akurat pod tym kątem finansowym nigdy nie miałam czegoś takiego, że nie wiem, jak pokażę, że na przykład jeżdżę Peugeotem, no to o Boże, jestem beznadziejna, no to no nigdy w życiu nie miałam czegoś takiego, ale na przykład bardziej pod względem osoby, że może jestem niewystarczająco dobra, na przykład rodzice zawsze mieli mi coś do powiedzenia, nawet jak coś zrobiłam, to było, że nie wiem, mój brat na przykład był tym idealnym dzieckiem, a ja byłam tym, który zawsze coś wymyśla, zawsze jest, no może nie niegrzeczna, byłam bardzo grzeczna, ale wiecie, taka, która no, kombinuje za dużo, która coś chce zawsze, która wymyśla jakieś jazdy konne, potem to, albo nie wiem, coś zrobiłam, na przykład obiad w wieku 12 lat załóżmy i był niewystarczająco dobry, więc takie rzeczy zawsze były u mnie, ale no tak jakby staram się cały czas to ćwiczyć w sobie, że jestem wystarczająco dobra i na przykład też pamiętam jak byłam w liceum, to strasznie chciałam wtedy nagrywać na YouTubie, ale czułam się niewystarczająco dobra, wiadomo.
Ja też w liceum miałam bardzo duże takie przejścia i właśnie z zaburzeniami odżywiania, ale to tylko przez to, żeby może zwrócić jakąś uwagę na siebie, bo byłam całkiem sama, więc może stąd się to wszystko mi brało. Jeszcze tego nie mam tak dobrze, wiecie, przepracowanego. Wolałam o tym po prostu nie myśleć o tamtym czasie. I pamiętam, jak na przykład łapałam za kamerę, chciałam coś nagrać, ale mówię, nie, jeszcze nie jestem wystarczająco dobra, idealna, żeby coś nagrywać. Później nagrywałam w Niemczech. Jak już się wyprowadziłam, no to zaczęłam nagrywać, no bo stwierdziłam, że w sumie to już tutaj moi znajomi za bardzo tego nie będą oglądać, więc może trafię do jakiejś nowej grupy odbiorców, ale za bardzo mi to nie szło. No szczerze mówię, miałam na przykład, nie wiem, mniej niż 100 subów i cały czas to się tak utrzymywało, nie wiem dlaczego. Może też miała tutaj wpływ lokalizacja, że nagrywałam w innym kraju i też ten YouTube nie promował mnie tak do Polski. Wszystko mogło mieć, też nie byłam jakimś, nie wiem, znawcą marketingu, więc to też trzeba, wiecie, wbić się w ten algorytm. No ale ja uznałam, że jestem niewystarczająco dobra, żeby nagrywać, więc przestałam nagrywać. Później trochę wracałam do tego nagrywania, ale znowu miałam coś takiego, że jestem niewystarczająco chyba młoda. Nie wiem, tak mi się wydawało, że już jestem za stara na YouTube'a i też przestałam go nagrywać. No i teraz jakoś dopiero, wiecie, po latach to też się pewnie zmienia i człowiek tak dojrzewa do tego, że taki jaki jest, jest wystarczający do wszystkiego, co powinien robić, co chce, bo to tak naprawdę wszystko siedzi w naszych głowach. I to tylko my robimy sobie te blokady, że dla kogoś może jesteśmy niewystarczająco dobrzy. Najważniejsze, żebyśmy byli wystarczająco dobrzy dla siebie, i to już myślę, że jest po prostu najlepsze, co możemy dla siebie zrobić. Nie wymagać od siebie nie wiadomo czego, bo czasami, szczególnie ja, jakie mam ambicje, to porywam się na to, co jest najtrudniej do zrobienia, nie? Nawet nie pójdę na ten pierwszy schodek, tylko od razu chcę wejść na górę. No więc to trzeba też mieć tak trochę pod przymkniętym okiem. Nie powinniśmy, tak myślę, tak jakby poddawać się takiej presji, że jesteśmy niewystarczająco dobrzy tylko dlatego, ponieważ nas na coś nie stać. Bo to jest chyba już najgorsza głupota, według mnie, jaką można sobie wymyśleć, bo rozumiem naprawdę, no, każde inne niewystarczająco dobra do czegoś, no, ale nie to, no bo nic to nie da. Nawet jak będziecie mieć nie wiadomo jakie pieniądze, ale wciąż będziecie niewystarczająco dobrzy dla siebie. To nic nie pomoże, bo wciąż będziecie czuć jakąś presję, taką niewystarczająco nie wiem czego, i będziecie chcieć sobie na przykład w wyglądzie coś pozmieniać albo zrobić jakieś operacje. Przecież na przykład Wersow, ona, to mi się pierwsza rzuca, że cały czas czuła się, że jest niewystarczająco dobra w czymś i musiała wszystko pozmieniać w sobie, niewystarczające zęby, niewystarczające no wszystko, więc też tak to później wychodzi moim zdaniem. I to jest najgorsze, właśnie. No, więc tak jak mówię, tutaj pieniądze niczego nie zmieniają i jak oglądam teraz takie rzeczy, że ktoś tak przekłamuje swój wizerunek w sieci, pokazuje jakieś luksusowe marki, wyjazdy, mieszkania, które, nie wiem, kupuje, nie kupuje, mieszka albo dostaje, nie wiem, cokolwiek, to jest dla mnie takie aż no mega dziwne i trochę fałszywe i trochę też napędzanie tego wszystkiego, pokazywanie, że to jest takie łatwe. Ja wam powiem całkiem szczerze, że zostanie jakimś influencerem, do którego gdzieś tam na jakimś etapie bardzo bym chciała dojść, to jest mega trudne, bo to naprawdę trzeba dużo pracy. To nie jest tak, jak, nie wiem, idziecie na etat, że pracujecie trochę godzin, wracacie i chill, tylko tutaj trzeba wymyślać, trzeba jeszcze to nagrać, trzeba jeszcze to zmontować i to naprawdę pochłania bardzo dużo czasu. I jeszcze są inne obowiązki, które musicie robić po prostu, żeby jakoś funkcjonować w tym życiu. Więc to nie jest tak, że z dnia na dzień albo ktoś was wypromuje i jesteście influencerem. Są takie osoby, którym to bardzo łatwo przychodzi, ale to właśnie jest to, że jak łatwo przyjdzie, to też może łatwo sobie pójść. Ale mam na myśli napędzanie tego wszystkiego pod takim kątem, że potem każdy inny ogląda takie rzeczy i też to samo ma w głowie, że tak naprawdę nie ogląda prawdy, bo ogląda jakąś zakłamaną rzeczywistość, którą ci ludzie kreują po to tylko, żeby uważać się za lepszych, albo żeby inni ich oglądali, bo może myślą, że tylko w ten sposób będą ich ludzie oglądać, jak będą pokazywać luksusowe rzeczy. Ale też potem w nas, jak oglądamy takie filmy,
też może rodzicie coś takiego, że co ja robię źle, co ja robię takiego źle w życiu, że ja jeszcze nie jestem na takim poziomie. Bo z reguły, ja tak przynajmniej mam, że jak ja na coś patrzę, to od razu zakładam, że jest to prawdą, co jest błędem. Ja tak zawsze miałam, nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że dlatego, ponieważ ja biorę często ludzi za to, jaka ja jestem. Często patrzę z mojej perspektywy i na przykład na jakieś zachowania, to ja mówię, ja bym tak nie zrobiła, to ktoś też tak nie zrobi. A ludzie tak robią, więc to jest po prostu, nie wiem skąd mi się to bierze, ale jestem trochę naiwna i trochę bardzo łatwowierna i taka, że no ludzie przecież tak nie robią. No nie, w sensie, no nikt tak nie kłamie. No a jednak ludzie kłamią i potem ja na przykład wydaje mi się, że to jest prawda i oglądam takie rzeczy i mówię, co ja robię źle, że mi na przykład nie wychodzi. Albo co ja robię źle, może jestem niewystarczająco dobra, po prostu. No a to właśnie wszystko polega na jakiejś wizji, którą ktoś kreuje tylko po to, żebyśmy to oglądali. Tak, słuchajcie, jak tak gadam, dajcie znać, co o tym myślicie. Na koniec dnia i tak wszyscy zostajemy sami ze sobą i wiemy, jaka jest prawda. I to jest właśnie najgorsze, że wy czujecie się źle, jeżeli tak to wygląda, jeżeli wasze życie jest tak przekłamane. Więc tak jak mówię, na koniec dnia i tak zostajemy ze sobą i z tymi osobami, które są nam bliskie i to jest najważniejsze, jak my się z tym wszystkim czujemy. No, także dajcie znać, co o tym myślicie na ten temat, bo jestem ciekawa i poruszam takie tematy, no bo tak jak mówię, chciałam z wami tak pogadać z samego rana. Jutro też będę i tak sobie będziemy gadać. Takie krótkie filmiki o poranku, na początek dnia, żeby nam żyło się lepiej. No, bo trzeba się jakoś motywować w tym życiu i stwierdziłam, że jak będę robić takie Get Ready With Me codziennie, no to będę jeszcze bardziej zmotywowana, żeby działać. Ale mogę wam powiedzieć, gdzie byliśmy wczoraj. No więc wczoraj wybraliśmy się z Michałem na randkę do Musa Bar i to miejsce jest naprawdę przepiękne. Wypiłam tam bezalkoholowe winko. Ja w ogóle zrobię inny materiał na ten temat, ale naprawdę już nie piję 2 lata alkoholu. Raz napiłam się, słuchajcie, w Sylwestra nawet nie pół butelki szampana wypiłam. Tak, więc to jest moim zdaniem mało, bo to może było 3 lampki wina i strasznie źle się czułam. A jeszcze chciałam sobie, słuchajcie, zrobić tak do góry nogami. No więc nasza pogadanka dzisiaj będzie wyglądać trochę dłużej. Co będzie wyglądać śmiesznie, ale ej, to naprawdę pomaga. Wy się możecie śmiać. W tą stronę też działa. Na powieki, słuchajcie. Jeszcze wcześniej, słuchajcie, jak mieszkałam jeszcze w Częstochowie przez rok, no to słuchajcie, tam też napiłam się szampana i to był taki dzień, kiedy ja napiłam się tego szampana. Wróciłam do mieszkania i powiedziałam do Michała, od dzisiaj nie piję alkoholu. Po prostu tak źle się czułam, tak mnie bolała głowa. Na drugi dzień myślałam, że ja nie wiem, co ja zrobię, a to było z tyle. O, tyle. Także to był jeden wielki dramat i od tamtej pory postanowiłam, że nie piję alkoholu. Napiłam się w Sylwestra, ponieważ byli u nas znajomi i to był błąd, po prostu źle się czułam i do tej pory nie piję, więc 2 lata mijają poza tym jednym dniem. Tak, ale słuchajcie, ja naprawdę czuję się mega dobrze i z tego co, to jest takie mega ciekawe, że mój organizm sam mi pokazuje, tego nie pij, tego nie jest. I te wszystkie rzeczy, które powinnam wykluczyć teraz na moich dietach, na PCOS czy na SIBO, alkohol jest zabroniony i ja mam takie coś, ja tego i tak nie piję, bo już dawno wiedziałam, że mi to nie służy. I to jest super akurat, że mam taki kontakt z moim ciałem, że on po prostu sam mi mówi, ten mój organizm, że to nie jest dla ciebie dobre, nie pij tego. I ja mówię, z jakiegoś powodu on tego nie chce, ja tego nie piję po prostu. Nawet jeżeli ktoś mnie zmusza, a próbowali, że wiecie, ze mną się nie napijesz, coś tam. No ale nie napiłam się. Także teraz, jak gdzieś idziemy, to szukam opcji bezalkoholowych i super są naprawdę niektóre miejsca. Te, które mogę wam polecić, najbardziej w Warszawie, gdzie naprawdę jest to winko dobre, bo w Toast na przykład było takie średnie. Ale byłam w Nowym Charlotte na Żoliborzu i tam było pyszne, naprawdę, tam było pyszne. Wczoraj byliśmy w Musa Bar i tam też było bardzo dobre. Także te dwa miejsca polecam, jeżeli chodzi o bezalkoholowe napoje. Dzisiaj nałożymy ten krem. I mamy tutaj też Supreme Lab, odżywczy krem na dzień, 30. Jedna pompka.
On w ogóle jest taki ciekawy, ponieważ tak jakby nakładam grubą warstwę, bo mam teraz bardzo suchą skórę. Ja nakładam grubą warstwę, że ona przez chwilę jest jeszcze biała, ale bardzo szybko znika. Także mega. Może lepiej, jeszcze nie wiem. Krem potoczy. Charlotte. I to jest kamuflaż z Eveline. Nawet niezły, nawet go lubię, chociaż chyba moim i tak ulubieńcem jest Wonder Match Lumi. Trochę mam tych plamek. Zamówiłam sobie laminację, niedługo przyjdzie, niesamowicie się cieszę, bo te brwi już tego naprawdę potrzebują. Używam tego Super Look, ale on nie jest aż taki dobry i nie jest aż taki trwały. No i denerwuje mnie to, że jak, nie wiem, jakoś źle go nałożę, bo czasami nakładam go dobrze, a czasami jak nałożę go źle, to zostawia mi takie białe jakieś drobinki. Także tylko sobie tak przeczeszę, żeby to jakoś stało. Ale i tak czekam na moją laminację, bo to jest złoto. No, już nie robiłam jakiś czas, nie wiem, 2-3 miesiące nie robiłam, bo robiłam na początku lata, tak żeby było na lato. No i teraz miałam przerwę, zawsze tak robię, że mam przerwę i za czas tej przerwy używałam to i jest nawet nieźle. No ale wolę o wiele, wiele bardziej laminację. No i też rzęsy sobie zrobię, także niedługo będziemy robić laminację rzęs. Dajcie znać, czy chcecie, żebym zrobiła z Wami, bo może chcecie. Ostatnio właśnie dużo osób pytało o tą laminację, gdzie zamawiam, jaka to jest firma, więc ja nie jeden raz robiłam to z Wami, ale może chcecie teraz aktualną wersję, jak będziemy to robić razem. Albo zrobimy to na jakimś vlogu, albo weekly, albo właśnie na Get Ready With Me. Gdzieś na pewno zrobimy sobie to razem, jeżeli chcecie. Bo jak nie, to tylko dam jakieś wstawki, że zrobiłam, bo zrobię na pewno. I mega się cieszę. Mój ulubieniec ostatnio to jest z Milk Makeup Color Quirk. No, także polecanko, bo naprawdę ulubiony róż. Ja nie wiem, ja tak długo szukałam takiego różu i ten okazał się być najlepszy. O takie coś właśnie mi chodziło, żeby był taki aksamitny, mięciutki i żeby tak pięknie mi się tutaj naturalnie blendował i żeby było to coś właśnie w stylu Rouge Road od Hailey. Ja już jestem ready, także słuchajcie, to cały mój taki codzienny makijaż, naprawdę. I tak się czuję najlepiej, codziennie, bardzo naturalnie, delikatnie, nie za dużo. Róż zmienia wszystko, rzęs malować nie lubię, także już wszystko jest gotowe i teraz się ubieram. A z Wami się żegnam i mam nadzieję, że czujecie się wystarczająco dobrze, bo pamiętajcie, że jesteście tacy, jacy jesteście, jesteście po prostu już enough. I już możecie robić wszystko, co chcecie tak naprawdę w swoim życiu, działać i nie czekać na to, kiedy będziecie w końcu wystarczająco dobrzy, jak nie wiem, jak zarobicie więcej, albo jak sobie coś kupicie, albo coś dostaniecie, albo gdzieś pojedziecie, albo coś dokonacie czegoś, bo to jest bardzo błędne myślenie i ja też nie jeden raz coś dokonałam, coś osiągnęłam i miałam takie, jeszcze nie jestem wystarczająco dobra. To jest błędne myślenie, które musimy w sobie zmienić, także zaczynamy ten dzień z takim myśleniem, z takim mindsetem, że już jesteśmy enough.